Cześć, witam na fajnym pędzle. Mam najnowszą kompilację z 15 kwietnia 2020 roku. Niektóre pędzle, moi drodzy, trzeba aktywować. Na przykład domyślnie one nie działają. Znowu musiałem dać moje imię w ten sposób. Na przykład teraz używam ten. Możecie zobaczyć, jak je aktywuję. Dlatego, że nie wszystkie pędzle działają od razu, bo mam pędzle, które musiałem konfigurować. Ten działa. Ten też, bo go konfigurowałem. Pokażę wam, szukam takiego pędzla, bo od razu nie działa, tu się pojawia problem, więc robicie coś takiego. Opcje opacity, trzeba to odwrócić krzywą w tą stronę, zamiast multiply dać addition, tu się akurat podgląd pojawia. Rotation to ja raczej nie chcę. Mogę zmniejszyć. Tutaj macie minim odgląd, jak wasz pędzel zachowuje się. Na razie się nic nie pojawia, bo ja muszę go jeszcze skonfigurować. To też wyłączam. Muszę dobrze zastanowić, jak to skonfigurować. Bo na razie póki co nic się nie pojawia. Aha. Zależy. O nie, to tutaj jest wszystko poodwracane. To już wytłumaczyło, dlaczego tak to wygląda, nie inaczej. Choroba jasna. Co tutaj ja muszę włączyć? Dobrze się muszę zastanowić, czy ja o czymś nie zapomniałem. Aha, tego nie włączyłem. Kolor jest ustawiony. To jest ustawione też. Ojej, to wytłumaczyło. Ach, nie, nasza krzywa jest dobrze ustawiona. Tego nie chcę. Aha, jeszcze było. Jeszcze to jest taka opcja jak color rate, ale jak je szukam. Aha, tutaj. Choroba jasna. Czekajcie, no bo mi coś nie działa. Co jest nie tak z tym. Nie chce mi za bardzo ten pędzel działać. Czy to jest ważne akurat? Ach, kurde. Czekajcie, bo mnie parę rzeczy tu denerwuje. To też jest ważne. Może ja tu zastosuję normal. Kurde, czemu nic nie działa? Niech to... Przecież musi być opcja. Hmm.
A ty będziesz to skonfigurował. Nie wiem, coś nie chce, moi drodzy, ten Enzo działać. Nie wiem, czy ja dobrze tu maluję. Bardzo bym chciał aktywować ten Enzo. Sprawdzę, czy ten działa. To wystarczyłoby tylko krzywą odwrócić. Jest podobnie tu, tylko że tu można już to aktywowałem, dlatego poprzednim Enzo mi działał. Też nie działa? Może trzeba tutaj powyłączać. Kurde, no niemożliwe, że to nie działa też. Nic, popróbuję tutaj. Bo parę z takich opcji. Kurde, no. Jest tu ustawione na to. Chciałbym to aktywować. Nie wiem, dlaczego nie chce mi to działać. Aha, bo może siły nie ustawiłem. Coś jest nie tak z tym Enzlami. A spróbuję to. Aha, już wiem. Przypomniałem się coś, ale... Jakie są basicy? To nie mogę wyłączyć, to muszę zostawić. Szukam czegoś takiego jak Color Rate. Tu skat, to na pewno zmniejszę. Nie mogę znaleźć tego, moi drodzy, czego szukam. Ale musi to być tu. Co to jest? Ojejku. Aha! Oni dodali, moi drodzy, nową rzecz. Sorry, że ten tutorial tak długo trwał. Czekajcie, ja sobie włączę tutaj. Poczekajcie na mnie. A po co ja tak ciągle gadam? Denerwuje mnie to. A, rozumiem. Bo w tej nowej kompilacji dali takie nowe pensje. Dobra, spróbuję zrobić, moi drodzy, z tym pensjem. Który to był pensel? Czyli będzie trzeba zrobić dokładnie to samo. Tego na pewno nie będę potrzebował. Widzisz? Co to? Aha, tu jest. Czekajcie, tu jest wierzchołek pędzla. Muszę się dobrze zastanowić, jaką opcję wybrać. Wybiorę tutaj. Nadal nie działa. Ten Enzel jest trochę inny. Co by tu usunąć z tego? No dlaczego nie ma to opcji? Czeka... Chwila, no. Musi ta opcja być tu. Painting. Aha, tylko tutaj jest painting mode. Mamy tu scratchpad. Ojejku, no, dlaczego nie mogę nic zrobić? Strength, siła, addition, dodatnie. Co nie jest tak prosto?
ten pensel skonfigurować. Jest trochę tego, powiem wam. O, już dodałem nową siłę do pędzla. Fuzji gawy. Ale nadal się nic w tym pędzlu nie pojawia. Co to jest? To nie dotyczy tego. Mamy przecież mrażki tam, okej. Kurde, dlaczego nie działa ten pędzel? A jak wam to wyłączę? Nie potrzebuję obracania. Kurde, nie wiem, moi drodzy, pokazuje mi tutaj. Krita staje się coraz bardziej skomplikowana, jeśli chodzi o możliwości konfigurowania pędzli. O, jakie bym chciał znaleźć tutaj. O, jest, tu mam to. A, to wytłumaczyło. Jest, udało mi się. Ciężko było znaleźć, moi drodzy. To w końcu to znalazłem. To teraz będę mógł zabrać się za inne opcje. Po prostu pogubiłem się, bo to było otwarte. To można zamknąć okno dialogowe, bo my skupiamy się na innych opcjach. Samej to można było włączyć. O, to jest ciekawa opcja. Tu macie odgląd kształtu pędzla. Aha. Pokażę wam, jak skonfigurowałem Blender. Bo nadpisałem sobie mój Blender. Już go nadpisałem, także mam skonfigurowany do własnych potrzeb. Co zrobiłem z Blenderem? Już wam pokażę. Bo można fajne rzeczy zrobić. Ciężko jednak jest skonfigurować te pędzle i aktywować je, ale wam pokażę, co z Blenderem zrobiłem. Predefined wybrałem, spacing taka wartość, długość smużenia taka, to zostawiłem tak. Pamiętajcie, że krzywa ma być z tej strony, addition dodatnie. Zawsze patrzcie na odgląd. Czekajcie, ile moje wideo trwa? Oj, długie jest, no ale trudno. Ja sam dopiero co testuję tą kompilację Creative, bo ona jest fajna. Okej, dobra. Nie mówiłem jeszcze scatter. To daje takie ciekawe efekty przy rozmazywaniu. Co jeszcze? To też ma znaczenie tu. Rate to nie korzystałem. Nie wiem, czy w ogóle jest to konieczne. Zostawię to i sprawdzę, czy to ma znaczenie. Rate to jest tak jakby prędkość. Ale działa mi dobrze. Ja chyba nie będę tego potrzebował. Aj, Szymon, co ty robisz? Nie, rate jest jednak opcją zbędną. Aha, jeszcze. Ach, zapomniałam, przecież color rate. Nie, tu nie jest mi akurat potrzebne, ale dodam. To zostawię taką lekką wstęgę. Trzeba dać opcję enabled addition. Dodatni. Multiply to jest bardziej dzielenie. Widzicie? Ale nie, dodam wartość do jednego. Najlepiej taką krzywą mieć. Ale to z kolei jest teraz słabo widoczne. Nie, no to powinno wystarczyć. Jaki pędzel mógłbym sprawdzić jeszcze? To tutaj sobie to rozwinę. Czego jeszcze nie sprawdzałem? To chciałbym przetestować. Teraz już wiem, jak to skonfigurować. To działa normalnie. Co jeszcze nie sprawdzałem? To jest ciekawe. To akurat mi teraz też działa.
efekt taki ciekawy. Co to jest? No pewnie, to nie jest aktywowane. Musimy flow aktywować. Znowu trzeba konfigurować tensor, ojejku. Painting mode to jest akurat nieaktywne. Ojej, ale się będę musiał teraz namęczyć. To nie chcę tego, nie potrzebuję tego. Lustra też nie. Obracanie też nie. Powiem wam, Krita zmienia się drastycznie, ale w sensie pozytywnym. A tutaj trzeba jednak sprawdzić każdą opcję. Holender nie jest tak jak kiedyś. Czego tu brakuje? Aha, to! Pamiętajcie, dlaczego mi to nie działało? Czemu jeszcze nie działa? No, chwila no. To będzie ciężko dojść do tego, ale spróbuję. Normal blending mode jest taki. Kurde, ciężko moi drodzy będzie skonfigurować. Sprawdzę to. Ach, to dlatego. Teraz działa. Musicie sprawdzać każdą opcję, bo ja czegoś nie sprawdziłem. Naprawdę czasami ciężko jest skonfigurować Krita. Tu spacing jest ok. Co jeszcze musiałbym tu sprawdzić? Nie chcę tego. To teraz działa. Nie was groń, Szymon. Czy ja mogę wpisać tu opcję smużenia? To jest akurat do tego pędzla nieaktywne. Ciekaw jestem, czy mogę smużenie. Fuzji gum, fade. To mnie nie interesuje, growing angle. Nie, nie chcę tego. O, ciekawie. Ciekawy pędzel. Ale trochę się, moi drodzy, omęczyłem. Ten pędzel pojawił się w najnowszej kompilacji. Już pokażę, jak pobrać. Się strasznie Krita rozbudowała. To, czego nie było, tego nie widziałem. To jest chyba nowe. Przepraszam, zima, zaraz pójdę spać. Tylko chciałem wam pokazać, bo sporo tego jest. Ach, te tutoriale. Co jak co, można to nadpisać. I nie będziecie musieli ciągle w kółko konfigurować pędzli od nowa. Co to jest? Czy ja z tego korzystałem? O, też ładny pędzel. To działa od razu bez konieczności konfigurowania. A ja sobie sprawdzę, czy ta opcja painting mode. Szkoda, że tu nie jest aktywna ta opcja. Kurczę, jak to jest, że niektóre pędzle są aktywne, a niektóre nie. Tutaj? Czego jeszcze, moi drodzy, nie sprawdzałem? Nie jestem pewien, czy konfigurowałem ten pędzel. Tak, ojejku, jaki fajny. Ojej, ale super. Tu chyba znajduje się ta opcja. Też nie. Dajcie mi chwilę, bo jeszcze muszę inny pędzel sprawdzić.
Możliwe, że to też działa. Ojej, jakie fajne węzle pojawiły się w programie Krita. No, 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 proszę bardzo. A jeszcze jak zmienimy tutaj wrażki wierzchołek węzla na ten... dajcie pomyśleć. Spacing zmniejszyłem. O, już w ogóle jest elegancko. Oj, rewelacje, super, wspaniale. Naprawdę świetny węzel. To trochę chyba tu się coś zmieniło. Aha, bo opcja nie była na normal. Co to jest? Kurde, moi drodzy, spać mi się. Za niedługo muszę się z wami hegnać. Po prostu pokazywałem wam pędzle. To też nie było tego też. Walker se Walker Pattern. To też to? Służenie? Ojej, zapowiada się interesująco. Odwrócić trzeba pędzel. Chyba... Sprawdźcie. Najlepiej od razu posprawdzajcie te wszystkie węzle. Bo to jest widoczne. O, jest w końcu. Ale maluję, więc nie jest tak do końca dobrze, bo trzeba zmniejszyć color rate. Kurde, to jest smużenie. No nie, no ja nie wytrzymam z nimi. Oni smużenie dodali do tego. Jeszcze obracanie węzła trochę mnie wnerwia. Skakter jest za duże. Skakter to są drobinki. Jak byście chcieli wiedzieć. Ojej, ale to jest fajne, moi drodzy. Ojej, ale Krita jest super. Wyślę wam te pędzle, które konfigurowałem. Jak się pędzel ten nazywa? Abyście się nie musieli męczyć przy konfiguracji, to wam wyślę tu, w katalogu użytkownika. Application data, app data, roaming, Krita. O nie, chyba przesunęli. Nie, to muszę według nazwy się ustawić. Find all presets. Tu są domyślne pędzle, ja je skopiuję dla was, abyście nie musieli się męczyć przy konfiguracji od nowa. Krita 4, 2, 9, najnowsze pędzle. Oby tylko te kształty były zachowane przy kopiowaniu pędzli. Powinny być, mam taką nadzieję. Oj, super jest ten program. Strasznie fajny silnik do rozmazywania pędzli, tylko ja sobie jeszcze zmniejszę color rate. Za duży jest. A niech to, zapomniałem to aktywować. Och nie. Gdzie tu jeszcze był inny color rate? Coś tu popsułem. A nie, działa ok. Oj, super ten pędzel, moi drodzy, jest. Super, bardzo mi się podoba. Krita przegania program Corel Painter. I nie wiedziałem, że to jest silnik do smużenia. Tu wam mówi, a to? Także. To też? A, to wszystko mówi. Ojej, jak super.
Czyli to też służy do służenia. Ale to nie powinno malować. Wiecie co? Sprawdzę coś. Wyrażki. Najlepiej predefiniowane pędzle używajcie. No też ciekawe, też. Czyli to też służy do słuchania. No nie, no jestem, moi drodzy, pod wrażeniem. Polecam ten program. Trochę się trzeba namęczyć przy konfigurowaniu pędzli, ale warto, naprawdę warto. Tyle ile mogłem, tyle wam okazałem. Proszę, bądźcie cierpliwi przy oglądaniu tego tutorialu. Przepraszam, że na samym początku, jak pokazywałem wam to, pogubiłem się, ale to jest czasochłonne, nie da się wszystkiego omówić super perfekt idealnie, także życzę wam miłego dnia. Tutaj jakie są ustawienia? Smudge Length, takie macie? Co to jest? Pierwszy raz słyszę coś takiego. Ojejku. Ojejku, jakie dziwne. Dobra, ja muszę się z wami żegnać, bo muszę się wyspać. Jutro się zobaczymy. Na razie.